Dzień dobry moi drodzy, kłaniam się serdecznie i pozdrawiam z Poznania. Jesteśmy na targach Motor Show, na targach, które powróciły po kilku latach nieobecności, spowodowanej choćby pandemią. I to tutaj, na tych targach Motor Show w Poznaniu, rozpoczęła się tak naprawdę ekspansja branży karawaningowej. Dzisiaj karawaning, czyli kampery i przyczepy kempingowe są tylko wyłącznie dodatkiem do Motor Show, za to zyskaliśmy swoje jesienne targi Karawan z Salon, ale w edycji 2023 ponownie firmy karawaningowe zagościły na Motor Show. Jesteśmy w pawilonie 7A, zaczynamy od stoiska firmy Cargo. Łącznie mamy tu 5 wystawców prezentujących kampery, przyczepy kempingowe, akcesoria. I dzisiaj zapraszam Was na krótką przechadzkę zarówno po targach karawaningowych, jak i rzucimy okiem też, co tam branża motoryzacyjna ma dla nas do zaprezentowania. Zapraszam do materiału, tym bardziej, że dzisiaj pokażę Wam po raz pierwszy na kanale campervana nowego Globetraveler Falcon, czyli Sokół, po raz pierwszy prezentowanego w Polsce. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Zaczynamy. Duży czerwony dywan to jest charakterystyczny element oczywiście firmy Cargo, której mam przyjemność być cały czas ambasadorem. Łącznie tutaj przyjechało chyba 14, jak dobrze policzyłem, pojazdów kempingowych, a zaczniemy od tego, co Witek zawsze lubi pokazywać, czyli przyczep kempingowych marki Hobby. Mnóstwo układów, dwie przyczepy tylko na miejscu, ale sami możecie zobaczyć, że tych układów w przyczepach kempingowych jest naprawdę, naprawdę od groma i jeszcze ciut z łóżkami piętrowymi, z łóżkami dla dzieci, z łóżkami, słuchajcie, dla dwóch osób, dla całych rodzin, ale coś, co zawsze ja zaznaczam, coś, na co warto zwrócić uwagę, to przyczepy Hobby w pełni wyposażone, czyli pakiet Hobby Complete. I zobaczcie, że mamy już takie ładne banery przetłumaczone wreszcie na język polski. I tutaj właśnie z tego baneru możecie się dowiedzieć, że chociażby rolety przeciwsłoneczne, kinkiety LED, oświetlenia wnętrza, ambient LED, okna dachowe Dometic, zaczep ze stabilizatorem i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie opcje są w każdej przyczepie marki Hobby już w standardzie. Dlatego warto wybrać właśnie przyczepę kempingową marki Hobby, bo łączy przystępną cenę, rodzinne układy, a jednocześnie bardzo dobre wyposażenie już w standardzie. A jeżeli Cargo, oczywiście to nie mogło zabraknąć Franki, jako jedyna firma w Polsce. Cargo jest autoryzowanym dealerem właśnie tej marki. Tutaj mamy takiego piękną Frankę, piękny kamper w pełni oczywiście zintegrowany na maksa, luksusowy. Zobaczcie, dwa platiny i 8400 GD i 8400 QD w cenach, jak sami możecie zobaczyć, 1 239 000 i 1 256 000 zł. Jest to jedna z najbardziej luksusowych pojazdów, domów na kołach w ogóle zaprezentowanych na tych targach, ale jednocześnie cena nie powala. Może oczywiście powalać zwykłego Kowalskiego, ale na pewno w świecie karawaningowym ta cena nie powala. Czyli kupując Frankę, to co zawsze Wam powtarzam od wielu, wielu lat, zyskujecie pojazd naprawdę luksusowy za cenę jednak mniejszą niż 2, 3, a nawet 5 milionów złotych, gdzie trzeba takie pieniądze zapłacić za chociażby kampery marki Morello czy Concord. Ale jeżeli taki samochód nie jest na Waszą kieszeń, no to zobaczcie. Jeden szoson, drugi szoson i trzeci szoson. Cargo jest też oficjalnym dealerem właśnie tego francuskiego producenta i tutaj możecie takie przeróżne kamperki właśnie od szoson zobaczyć. Podejdźmy do pierwszego z brzegu, Titanium Ultimate 788 za cenę 426 800, moi drodzy, na bazie już Forda do 3,5 tony, a w środku prezentuje się, moi drodzy, tak, ta przestrzeń jest niesamowita. Trudno znaleźć tak przestronne kampery, kompaktowe kampery, bo nierzadko ich długość nie przekracza, moi drodzy, 7 metrów, a jednocześnie mamy, o, chociażby takie piękne łóżko małżeńskie w tylnej części i osobną kabinę prysznicową z osobną toaletą właśnie za tymi drzwiami. Ale jeżeli się obejrzymy, to mamy tutaj do dyspozycji ogromny, przestronny, naprawdę salon przeolbrzymi, w którym bezproblemowo zmieścimy całą załogę, a nad naszymi głowami znajduje się osobne, elektrycznie opuszczane łóżeczko.
Są też Francie nieco mniejsze. Francia Neo pełna Integra, Francia Neo pół Integra. Samochody wykonane w jakości marki Francia, ten sam design, ta sama jakość, te same na przykład rozwiązania znane z tych największych modeli, które znajdują się w tamtym miejscu, ale są to samochody, moi drodzy, dopuszczone na kategorię B prawa jazdy i chociażby taka Francia Neo, którą już na pewno wielokrotnie widzieliście, czy to u nas na kanale, czy to na profilach social media firmy Cargo. Fajne, króciutkie auto, bodajże 696 cm długości dla 4 osób na kategorię B do 3,5 tony. No i oczywiście, jak to mówią, bez gwiazdy nie ma jazdy, czyli taka Francia jest oczywiście zbudowana na bazie najnowszego Mercedesa Sprintera. Podchodzę, słuchajcie, do fiszki, żeby zobaczyć cenę 750 900 zł. Oczywiście kwota brutto, maksymalna ładowność 420 kg. 2 litry, 170 koni pod maską. Jak sami możecie zobaczyć, już pierwsi zwiedzający nawet podczas tego press day'a już są w środku, ale coś, co bym chciał Wam najbardziej pokazać, to tył tych Franki. One są naprawdę, naprawdę ładne. Cała ta tylna klapa, możemy ją oczywiście sobie tutaj otworzyć. Zobaczmy, czy jest... Nie, jest zamknięta. Na czas targów jest zamknięta. Tylną klapę możemy otworzyć i w ten sposób bardzo łatwo zapakować bagażnik. Takich rozwiązań naprawdę nie znajdziemy w żadnych innych kamperach, a jednocześnie przy włączonych światłach tylnych, oczywiście LED-owych, całość konstrukcji prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Kończąc, moi drodzy, temat firmy Cargo, hasło, które nam wszystkim karawaningowcom cały czas powinno przyświecać: życie jest za krótkie, żeby stać się w miejscu. I moi drodzy, te wszystkie pojazdy kempingowe jak najbardziej spełniają takie założenie. Więc jeżeli macie ochotę, zapraszamy do Poznania, do odwiedzenia właśnie Targów Motor Show i oczywiście firmy Cargo, która zaprezentowała naprawdę imponującą ilość pojazdów. Są też piloty, jeden z moich ulubionych, jak najbardziej. W pełni zintegrowane oraz półintegry. A na wprost firmy Cargo znajdziemy kolejną z naszej branży karawaningowej, czyli oczywiście wrocławski ProCamp, oficjalny dealer marki Knaus. Jeżeli Knaus, to oczywiście kampery, ale przede wszystkim na pewno na Waszą myśl przychodzą właśnie przyczepy kempingowe. Tutaj mamy taką przyczepę kempingową naprawdę inną niż wszystkie. Króciutka przyczepa kempingowa, ale za to już z dwoma osiami. Gigantyczna ładowność tej przyczepy. Za chwilę podejdziemy, pokażę Wam w szczegółach, jak to wygląda, jeżeli chodzi o dane techniczne, ale zobaczcie. W środku mamy przede wszystkim przestrzeń taką stricte mieszkalną. Mamy tutaj oczywiście aneks kuchenny po lewej stronie, jakieś półeczki, szafki po stronie prawej. Zobaczmy jeszcze, słuchajcie, co tutaj się kryje chociażby za tymi drzwiami. Proszę bardzo, jest łazienka, cyk, 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 jest łazienka, jest umywalka, jest toaleta, ale ta przyczepa kempingowa jest przede wszystkim przyczepą transportową. W podłodze macie zamontowane specjalne uchwyty, za pomocą których możecie transportować chociażby nie tylko takie malutkie jednoślady elektryczne, ale jeżeli macie na to ochotę, można również transportować, moi drodzy, motocykle. I tak generalnie przyczepa, tak jak mówiłem, łączy dwie funkcje, czyli przyczepy kempingowej z właśnie taką, proszę bardzo, przyczepą transportową. Cała tylna klapa jest otwierana bardzo szeroko, więc bezproblemowo sobie możecie tam jakiekolwiek właśnie rzeczy załadować. Teseo 400TR, tak dokładnie nazywa się ten model, 599 cm łącznej długości z dyszlem, dopuszczalna masa całkowita 1900, a nawet 2000, słuchajcie, kilogramów, i za taki model musimy zapłacić 192 tysiące złotych 200 brutto. Taką przyczepkę możemy oczywiście sobie doposażyć w taki zewnętrzny, opcjonalny przedsioneczek. Nie jest tajemnicą, że firma ProCamp to jest oficjalny dealer również marki Isabella, więc jeżeli macie ochotę na przedsionki, czy takie, czy chociażby takie, czy może spojrzę tam w głąb? Nie, tam już przedsionków nie uświadczymy, ale jeżeli macie ochotę na przedsionki, to jak najbardziej Isabelle warto polecić, no bo ta marka broni się sama w sobie. To jest najlepsza marka, jeżeli chodzi o przedsionki, najdroższa również, oczywiście, jak najbardziej. Zobaczcie, Isabella
Air pompowana, oczywiście cena targowa 7600 zł i to tylko 7600 zł za taki malutki namiocik, który oczywiście możecie połączyć z przyczepą kempingową. W środku wbrew pozorom nie jest tak mało miejsca, no ale to dość spory wydatek. Pamiętajcie jednak, że ten konkretny przeciągnik jest oczywiście przeciągiem pompowanym. Nie znajdziemy tutaj żadnego dodatkowego stelaża, więc szybkie rozkładanie, nawet w 15 minut. No i oczywiście to produkt jakościowy na lata. I tak dosłownie na lata. Pewnie ze 2-3 razy w życiu wymienicie przyczepę kempingową, a przeciągnik będzie z Wami jeździł do samego końca. Całkiem niedawno na kanale pokazywałem Wam elektrycznego Volkswagena ID Buzza w wersji cargo. Oczywiście ten materiał cały czas jest dostępny na naszym kanale. Zakupił go Piotr Wiśniewski z firmy Camper for Mountain. I jak widzicie, dokładnie chyba nawet taki sam kolor jak wtedy. ID Buzza elektrycznego z ponad 400-kilometrowym zasięgiem na jednym ładowaniu, ale ten ID Buzz jest już w pełni zabudowany. O, właśnie taką zabudową kempingową marki EGOE. EGOE Hiker 410, cena brutto 26 877 zł brutto ze wszelkim już wyposażeniem, czyli macie tutaj taki pełnowymiarowy aneks kuchenny, szafki, szuflady, poszczególne drobne rzeczy i do tego oczywiście coś, co jest najważniejsze podczas podróży karawaningowych, czyli olbrzymie łóżko ciągnące się praktycznie przez całą długość pojazdu. Zobaczcie. Składacie sobie fotele w ten sposób, o jak tutaj jest stelaż, na stelażu jest łóżeczko na pełnej długości, więc jesteście eko, jeżeli tak można to nazwać, jesteście eko, samochód cichy, elektryczny, rozpędzający się do 145 km na godzinę, też może być jak najbardziej kamperem, co widzimy tutaj na załączonym obrazku. A dlaczego akurat ten samochód znalazł się tutaj? Bo oczywiście jesteśmy na stoisku firmy warszawskie Centrum Karawaningowe, które ma w swojej ofercie Bernstery, Adrie i tak dalej, wszystkie te samochody, które możecie zobaczyć i oczywiście ich piękny logotyp na końcu. Więc jeżeli macie ochotę na elektrycznego ID Buzza, bo już macie zamówionego elektrycznego ID Buzza, to za 26 tysięcy zł brutto możecie zyskać dodatkową zabudowę karawaningową. Marki Detlefs też nie zabrakło na targach poznańskich, a jeżeli marka Detlefs, to oczywiście firma Centrum Kempingowe z Kutna. Jeżeli macie ochotę przyjechać na zlot organizowany m.in. przez tą firmę, to odbędzie się on, moi drodzy, na Wielkanoc i warto o tym pamiętać. Co na targach? Od małego, króciutkiego campervana po przyczepy kempingowe z serii Nomad, Areo Up, camper, te największe, najbardziej luksusowe, Beduin Skandynawia, czyli z pełnym wyposażeniem oczywiście zimowym, no i coś, co tutaj nam się wyłania. Czyli jeden z tych największych, najbardziej luksusowych kamperów dostępnych na rynku. Apartament na kołach, pięciogwiazdkowy hotel, te wszystkie określenia już znacie. Mowa oczywiście o marce Concord Model Charisma. Z dodatkowym hakiem, moi drodzy, holowniczym, gigantyczny samochód za oczywiście olbrzymie pieniądze. 2 552 000 zł, 954 brutto, o długości prawie 9, moi drodzy, metrów, 7,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej, 3-litrowy silnik 210-konny pod jego maską. No i tutaj pełna lista wyposażenia, co znajdziemy, słuchajcie, na pokładzie. Przepiękny, olbrzymi, luksusowy, gigantyczny i tak dalej, i tak dalej. Zawsze mnie śmieszą, słuchajcie, te malutkie kółka w tych bardzo luksusowych kamperach. One są takie niewspółmiernie małe do całej gigantycznej konstrukcji. Coś, co mi się podoba zawsze w Concordach, słuchajcie, to jest ta listwa LED-owa pociągnięta pod całą markizą, a sama markiza jest schowana w zabudowę dachu, więc dzięki temu nie wystaje tak jak w innych pojazdach, tańszych chociażby pojazdach kempingowych. Jeszcze rzut oka tutaj, moi drodzy, na przód, olbrzymia przednia szyba czołowa z przepięknym widokiem i oczywiście ten przepych, luksus w środku. Wejdźmy, zobaczmy jak to wygląda.
No to co, zacznijmy, moi drodzy, od alkoholu. Barek musi być, ze szkłem jak najbardziej musi być, ale ten gigantyczny salon tutaj robi olbrzymie wrażenie. Samochód zbudowany jest na bazie Iveco, tak jak Wam mówiłem wcześniej. Olbrzymie fotele kapitańskie, bardzo wygodne do jazdy. No i przepiękny widok tutaj przez tą główną przednią szybę czołową. Tutaj możecie sobie rozsiąść się z nawet partnerem, partnerką i obserwować cały ten widok z pokładu tegoż Concorda. Fajne rozwiązanie jest tutaj w tym miejscu, czyli macie osobny jakby fotel ruchomy, który ma dodatkowo tutaj taki stół, więc to jest świetne miejsce na przykład do pracy zdalnej. Kanapa po prawej stronie, no i dalej to, co oczywiście najlepsze w tych wszystkich luksusowych camperach, czyli olbrzymi aneks kuchenny po prawej stronie, po lewej lodówka z piekarnikiem albo mikrofalą, słuchajcie, albo to, albo to. Przechodzimy dalej do łazienki, umywalka, toaleta w tym miejscu, a po prawej stronie, zobaczcie, kabina prysznicowa dosłownie taka jak w domu, pełnowymiarowa, przepięknie podświetlona, cudnie to wygląda. No i na samym końcu co innego, jak nie sypialnia dwuosobowa, główna oczywiście sypialnia, przepięknie LED-owo podświetlona. Cudo, cudo, jeszcze raz cudo. Zwróćcie uwagę, jak bardzo wysoko jest położony tutaj Concord, bo pod tylnym łóżkiem znajdziecie oczywiście przestronny, olbrzymi garaż. Jeżeli byście mieli ochotę zamówić sobie taki samochód z miejscem na właśnie auto osobowe, to jak najbardziej jest taka możliwość, ale do tej ceny musielibyście dodać jeszcze bańkę. Po sąsiedzku od Kutna mamy firmę S-Camp, która też ma w ofercie Concordy, ale tutaj już mamy nieco mniejszy model, model Credo. Tam mieliśmy Charizmę, o, w tamtym miejscu, a tu mamy Credo. Oczywiście też za kilka ładnych milionów złotych, ale coś, co bym chciał Wam pokazać na stoisku właśnie firmy S-Camp, to oczywiście jedna z moich ulubionych marek, czyli Cartago. Cixeline, proszę bardzo, stoi i pięknie się prezentuje, słuchajcie, 5.0 QBL w cenie brutto 890 tysięcy złotych na Mercedesie, 170 koni mechanicznych z nowym już silnikiem Mercedesa dwulitrowym, dopuszczalna masa całkowita 4,5 tony. To już oczywiście są samochody dla tych, którzy posiadają kategorię C prawa jazdy. No i moi drodzy, tak się prezentuje tutaj wnętrze. Piękny salon z obrotowymi przednimi fotelami. Bardzo ładnie się prezentuje samo podwozie. Tutaj miejsce za kierownicą z tym dużym ekranem multimedialnym na środku, obsługującym wszystkie funkcjonalności Mercedesa. Opuszczane łóżko elektryczne. Tutaj proszę bardzo, w tym miejscu nad szoferką możecie sobie te łóżko cyk-cyk opuścić i stworzyć dwa miejsca do spania. Znalazło się miejsce na mały barek, znalazło się miejsce, słuchajcie, na taki ładnie wycięty aneksik kuchenny w tym miejscu, dodatkowa półeczka jakaś na przechowywanie naszych rzeczy kuchennych, no i oczywiście ta przepiękna tylna sypialnia robi naprawdę olbrzymie wrażenie, z szafami po lewej, po prawej stronie, podświetlanie LED-owe dodatkowe, no i samo łóżko jest naprawdę gigantycznych, absolutnie gigantycznych rozmiarów. Po lewej stronie kabina prysznicowa, proszę bardzo, a tutaj za drzwiami, w momencie kiedy Wam sobie je otworzę, mamy do dyspozycji cały aneks sanitarny z toaletą, umywalką i mnóstwem luster. Oczywiście wszystko pięknie podświetlone LED-owo. Coś może bardziej rozsądniejszego, coś dla ludu, czyli Roller Team na Fiacie Ducato, też już nowym, 140-konny, 510 tysięcy, moi drodzy, złotych, na 3,5 tony zarejestrowany, co ważne, na 5 osób. Samochód oczywiście w pełni zintegrowany, tak się, moi drodzy, prezentuje w pełnej okazałości. Gigantyczny garaż w tylnej części. Odpinam sobie tutaj możliwość wejścia i już Was wprowadzam do środka. Przestronny salon, słuchajcie, z fantazyjnie tutaj pociągniętym oświetleniem LED-owym nad łóżkiem, pod łóżkiem właściwie, bo tutaj mamy oczywiście też dwuosobowe łóżko opuszczane w tym miejscu, no i olbrzymi salon. Bardzo dużo przestrzeni tworzą oczywiście te kolory, czyli jasne wnętrze, jasne fronty meblowe, jasna tapicerka. Mamy tutaj oczywiście najnowsze podwozie
Fiata z już automatyczną skrzynią biegów, z dodatkowym tutaj ekranem multimedialnym, a w momencie, kiedy się, moi drodzy, obkręcimy w drugą stronę, to zobaczymy aneks kuchenny i te kolory i przede wszystkim sypialnię. Dwuosobową, dwa miejsca pojedyncze z możliwością środkowego połączenia. Pięknie się to prezentuje i zobaczcie, jaką robotę zrobiła marka Roller Team też na przestrzeni ostatnich lat. Przepięknie to wszystko naprawdę wygląda. Niegdyś były to samochody kempingowe, takie można by powiedzieć najtańsze, a dzisiaj mój komentarz tutaj jak najbardziej jest zbędny. Toaleta, umywalka, dodatkowe lustro w tym miejscu, jakieś schowki, jakieś lusterka tutaj, jakieś okienka. Pięknie, 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 pięknie. Samochód dla ludu, można by powiedzieć, za ponad 500 000. Dzień dobry, Karolu. Cześć. Dzień dobry, cześć. Witaj. Pierwszy raz chyba u mnie na kanale. Chyba tak, wydaje mi się, że tak. I pierwszy raz w Polsce. Pierwszy Falcon? Raz w Polsce na targach, tak. Falcon, który miał swoją premierę niedawno na targach w Stuttgarcie, a teraz po raz pierwszy prezentujemy go tutaj w Polsce, w Poznaniu. No to opowiadaj, bo cenę widziałem i mnie szokuje. Do niej dojdziemy. Okay. Natomiast może skąd sama nazwa? Falcon Sokół, tak? Tak, Falcon Sokół. Jest to pierwszy samochód w Globetravelerze, którego bazą jest Volkswagen Crafter. Mhm. I tutaj mamy do czynienia od razu z wersją z napędem na 4 koła, ze skrzynią automatyczną i najmocniejszym 180-konnym silnikiem. Czy to prawda, że już nie będzie wkrótce takich napędów 4x4? Tak, póki co jest problem z dostępnością samochodów Volkswagen Crafter, MAN TGE czy Volkswagen T6 z napędem na 4 koła. Także póki co to jest pierwsza i jedyna na świecie sztuka Falcona z napędem na 4 koła. Króciutkie auto, takie kompaktowe. Tak, samochód jest kompaktowy. Samochód, tak jak wspomniałem, ma napęd na 4 koła, który nam naturalnie podnosi nieco podłogę. Mhm. Natomiast jak to w Globie zawsze w standardzie otrzymujemy podwójną podłogę i tutaj również mamy to rozwiązanie. I pomimo tego w środku jest nadal bardzo dużo przestrzeni. A to dzięki temu, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, ten dach, który wygląda jak oryginalny dach Volkswagena, jest dachem zaprojektowanym od podstaw i zbudowanym przez Globetravelera. Te przetłoczenia bardzo ładnie nawiązują do tych fabrycznych przetłoczeń, które są na masce i wygląda to naprawdę bardzo ładnie i spójnie. A właśnie dzięki temu rozwiązaniu mamy tak dużo miejsca w środku. Znamy Craftera już dość dobrze, jest to świetna baza dla kamperów. Oczywiście jest ten samochód nieco węższy od trojaczków Fiata, Peugeota, Citroena i tutaj poszliśmy w nieco innym kierunku, czyli stworzyliśmy samochód dedykowany wyłącznie dla 2 osób. To jest samochód dla pary. Czyli ale taki pod niemieckiego klienta, można by powiedzieć. Ale zależało nam na tym, żeby było bardzo dużo przestrzeni, no w bądź co bądź wąskim nadwoziu. Mhm. Więc w środkowej części mamy kanapę, która służy nam do odpoczynku. Tutaj możemy sobie wysunąć, taki o, stoliczek dodatkowy, na przykład kawowy, albo jak chcemy pracować i traktujemy ten samochód jako mobilne biuro. Ta kanapa oczywiście daje się rozłożyć i tworzy się tutaj miejsce do spania dla 2 osób. W tym miejscu, gdzie stoi, jest właśnie podwójna podłoga, a w tylnej części mamy bardzo obszerny, bardzo obszerną łazienkę, kabinę prysznicową wraz z toaletą. Piękne to lustro. Klikniesz, bo już nie mam rączek. O, się to wygląda. Ja lubię takie gadżety. Taki ikarski styl trochę, nie? Taka Skandynawia. Skandynawia, tak. Mhm. Jeżeli chodzi o oświetlenie LED-owe, tutaj mamy osobny sterownik do oświetlenia. Możemy regulować siłę natężenia tego oświetlenia przypodłogowego. Mhm. Więc teraz mamy takie światło bardzo nastrojowe. Możemy sobie je tutaj w prosty sposób rozjaśnić. W przedniej części, no oczywiście, klasyczne 2 fotele obrotowe wraz z takim niewielkim stolikiem. Dzięki temu, że nie mamy tej podwójnej ławki, miejsca jest tutaj naprawdę, naprawdę sporo. Świetne są te materiały, powiedz mi, bo to też coś nowego, prawda? Albo ja mam problemy z pamięcią, albo takie obicie chyba jeszcze nie było w Globie. Tego obicia nigdy wcześniej w Globie nie było. Na to zwracają nasi klienci uwagę, że właśnie no Glob zawsze przywiązywał uwagę do takich małych detali, czy jakby właśnie prawdziwe drewno. Prawdziwe drewno. Nie ma problemu z wagą? Standard, wiesz, pytanie, które się nasuwa? Oczywiście, że tak, takie pytania często
do nas trafiają. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest samochód z homologacją dla dwóch osób, więc tutaj problemu z ładownością nie ma na pewno większego niż w klasycznym Globetravelerze, który jest dedykowany dla czterech osób. Karol, powiedz mi, co to jest? To jest nowość. Indukcja? Nie, to nie jest indukcja, to wygląda jak indukcja. To jest kuchenka firmy Dynacook. Głównie kuchenka, która do tej pory była stosowana na łodziach, jachtach. Mhm. Tak też jakby nawiązaliśmy współpracę z tą firmą, będąc na targach w Gdyni, na Polboat. Kuchenka jest kuchenką gazową, ale cały płomień schowany jest pod taflą szkła. Więc ona się nagrzewa tak jak indukcja, czy tak jak kuchenka elektryczna, ale nie mamy tutaj otwartego płomienia i wygląda to też bardzo estetycznie i łatwo czyści, można... właśnie. Tak. A nie. No dobra, Karol, pięknie to wszystko wygląda jak najbardziej, ale wiesz co, cena. Ja tu sobie właśnie rzucam okiem, wiesz, targowa 639, standardowa 699 z tym wyposażeniem, rozumiem. Z tym wyposażeniem, bo oczywiście trzeba pamiętać, że tutaj mamy do czynienia z najmocniejszym silnikiem, z blokadą tylnego mechanizmu różnicowego, napędem na cztery koła, automatyczną skrzynią biegów, reflektorami full LED, dużo by opowiadać, jest tutaj bardzo dobrze działający tempomat aktywny wraz z asystentem utrzymania na pasie ruchu, mamy tapicerkę skórzaną, klimatyzację podłogową, której nie widać, bo tu jest ta podławkowa klimatyzacja, ogrzewanie truma kombi diesel, akumulatory 2, bardzo duże, po 200 Ah każdy, litowo-jonowe, router Wi-Fi, przetwornica, truma iNet, toaleta, która jest toaletą... To ta workowa taka? Ta workowa. Że zamyka sobie w woreczku. Dokładnie, tak? nie potrzebuje wody, nie potrzebuje chemii, także... I te piękne felgi, no tak? No właśnie, te felgi są sztos, nie? Dobrze, że o nich powiedziałeś. I te piękne koła też są w tej cenie. Oczywiście no, samochody bardzo mocno podrożały, baza podrożała i materiały i również no, tutaj w tej naszej branży nie dało się uniknąć tych podwyżek. Samochód jest prezentowany od niedawna, my tutaj na targach jesteśmy kilka godzin i już tutaj wyceniamy i przygotowujemy ofertę na finansowanie dla pierwszego klienta, zobaczymy. Jaki będzie finał, tak. A co Niemcy powiedzieli, wiesz, na premierę w Stuttgarcie, bo oni zawsze lubili Globetravelera i wiesz, oni są chłonni tych nowości. Tak, oni są chłonni, oczywiście samochód wzbudzał bardzo dużo takich ciepłych reakcji. Wszyscy chcą napęd na cztery koła i tu jest ten problem, że póki co nie jesteśmy w stanie takich samochodów dostarczyć, ale no, liczymy na to, że wkrótce ta sytuacja się odmieni. No, generalnie Volkswagen Crafter jako baza to duży skok naprzód w stosunku do już no, leciwej konstrukcji, jaką jest ten najpopularniejszy Fiat Ducato czy Citroen Jumper, bo przecież samochód został zaprojektowany w 2006 roku i przeszedł kilka lekkich modyfikacji, ale konstrukcja już ma trochę już swoje minęło. Tak. Powiedz mi, Karol, jeszcze Cię chwyca Westfalię, bo macie już od wielu lat, nie, właściwie tą Westfalię, ale pierwszy raz chyba widzę, że pokazujecie ją na targach w Polsce. Słaba dostępność pewnie, co? Tych samochodów. Słaba dostępność, znaczy te samochody, na ten konkretny egzemplarz czekaliśmy no, ponad rok. Przyjechał wraz ze Sven Hedinem, czyli takim większym bratem, bazującym na Manie TG. Mhm. A tutaj mamy do czynienia z modelem Club Joker na Volkswagenie T6, również z napędem na cztery koła i z automatyczną skrzynią biegów. Samochód bardzo ciekawy, ponieważ w tak małej konstrukcji udało się zmieścić łazienkę. Pełnowymiarową, tak, łazienkę, kabinę prysznicową wraz z toaletą. Mamy kuchnię, lodówkę, cztery miejsca do spania, więc tak naprawdę wszystko to, co każdy kamper powinien mieć. No i mam tu przestrzeń nad głową. Mamy na luzie. Tu sporo przestrzeni, samochodzik jest niewielki, to jest ta szóstka, ale jest w niej wszystko i niczego nie brakuje. Samochód dla ludzi aktywnych, którzy chcą mieć samochód taki bardzo mobilny, praktycznie na co dzień, bo tutaj całkowita długość to niewiele ponad 5 metrów. Czyli dzieci do przedszkola, a na weekend na kemping. Na weekend na kemping i dzieci wtedy tutaj na górze. To czteroosobowe są, tak? Tu jest jedno łóżko? Czteroosobowy, tak. Tu jest łóżko podwójne. Tu musimy zwolnić ten zaczep i wysuwa nam się łóżko tutaj po tych szynach. A na dole mamy drugie dwuosobowe łóżko, tak.
Fajnie. Jaka cena tego pięknego modelu? Ten egzemplarz został wyceniony z tym wyposażeniem na 455 tysięcy złotych brutto. Jasne. Karol, ostatnie pytanie w takim razie. Co u Was słychać? Bo wszyscy narzekają, wiesz, na jakby sprzedaż, że ona spadła po pandemii. Chyba się tego spodziewaliśmy trochę. Jak to Belkampie? Pandemia w tej branży oczywiście była takim... W ogóle pandemia była sytuacją nadzwyczajną, a w naszej branży przyniosła bardzo duży skok sprzedaży. Teraz myślę, że wróciliśmy do tego poziomu sprzed pandemii i po tych pierwszych takich spadkach, które były pod koniec roku, bo do tego wojna, inflacja, niepewne czasy, teraz wraz z wiosną też mam wrażenie, że trochę znowu wzrosło zainteresowanie samochodami i w tym momencie chyba bardziej możemy narzekać nadal na brak samochodów niż na brak klientów. Do Energylandii jedziesz? Do Energylandii na pewno się wybieram. Na rollercoaster wsiadasz? Jesteś taki kozak? Nie byłem jeszcze, mam 40 minut do Energylandii, a szczerze mówiąc nigdy nie byłem, ale spróbuję. Tak, jeszcze serdecznie zapraszamy. Dzięki za odwiedziny. To była, moi drodzy, hala 7A, gdzie znajduje się kampery i przyczepy kempingowe. Pokazałem ją tam Wam pokrótce, a teraz idziemy na główne wydarzenie, czyli oczywiście Motor Show, ale tutaj już bez mojego komentarza pokażę Wam w kilku ujęciach i dobrą muzyką, co branża motoryzacyjna ma dla nas do zaoferowania. Jedziemy.